Byliśmy z Przemkiem na grzybach. O Jezus, nic nie widać. Byliśmy z Przemkiem na grzybach i gówno uzbieraliśmy. Gówno myśmy przynieśli, nie grzybów. No. Tak. A gdzie byłeś? Tychowie? Powiem ci, że byłem w lesie. W naszym? Nie, no w lesie. W lesie, no ja wiem, że w lesie, no i na morzu. Na morzu grzybów i nie ma. Nie, tak o. Nie ma grzybów. Lataliśmy mokrzy cali. Tak trochę kurek jest, nie? No kurek trochę. Rób jaśnicę sobie, bo ty lubisz, to masz. Ugotuj sobie, jaśniczkę zrób. Co tu masz? Paczka z Mizara przyszła. Wzięliśmy do przyczep takie węże. O, pneumatyczne, bo te są lepsze niż tamte. I żółte też wzięliśmy, złączki, różne rzeczy ze sklepu Mizar. Na nasze hasło macie rabat w sklepie, więc możecie też korzystać. Wyciągamy Rostela z hali. No tam jest... No tam brakuje do fulla, nie wiem, 30 litrów, wiesz. No bez sensu, gdy będziesz tak łapał. A teraz tak, a ile on ma już godzin na tym? Na mucarni? Na mucarni i ile hektarów? Nie patrzyłem, teraz muszę sprawdzić. Czekaj, pozamykać klapy chcę. Od razu po posta pomycia. Aluminiowe. Są tam koła aluminiowe. Nie wiem, o co Patrykowi chodzi. A co mają do rzeczy koła aluminiowe? Nie wiem. Podaniki były pootwierane. Ale dlaczego to tak jest? Się nazbierało sypu? Czyżby myszy chodziły? Muszę pozamykać do jazdy. Do góry? Tak. A grzebień już nie? Nie. I co tam? Otworzyłeś? No. Nie! Też. Spokojnie, dawaj. Dawaj, ciągnij. O, nie trzeba ciągnika. Adrian sam. O. Chodź, leci w czura, chodź, ciągnij. Ja będę hamował. O, bo idzie szybko. Za szybko idzie. No tam, co ty zrobiłeś? Ja. Ta.
na zimę wody, ja p***ole. Że to nie rozsadziło. No to cud. Głupi masz szczęście. Ja pierdolę. A ty wody nie spuściłeś na zimę ze zbiorniczka. Nie rozsadziło go, patrz. Nie? A to ogląda lady? Spójrz może całkiem. Ona nie zakwitła? Dobra, i światła posprawdzamy. Idziemy. Zapomniałem, jak się jeździ takim dużym sprzętem, co? Trzeba się znowu przyzwyczaić. Niedługo żniwa i ruszamy. 25 myślimy, że prawdopodobnie wjedziemy pierwszy jęczmień na Tychowie, na największą działkę. No i słabszy jest. Tak, słyszysz mnie? Potem tata mówi, dobra, ciągnikiem jedziemy, potem nie, a potem Adre mówi, jedziemy ciągnikiem, ja mówię, dobra, ja już mam, nie chcę mi się. Te drzewa, kurde, bo zarastało to wszystko. W tamtym roku tak nie było. Trochę będzie podskakiwał, bo wiecie, on stał praktycznie całą zimę w jednym miejscu, to o koła muszą się ułożyć. Będziemy podskakiwać. Idziemy do domu, 16 km gdzieś, spokojnie, cała szosa nasza, akurat samochody nie jadą, specjalnie wybraliśmy taką godzinę, żeby nie utrudniać ruchu, każdy z pracy już powracał i jedziemy. Lusterka on dobrze ustawione, fajnie widać. Temperatura płynu 76 stopni, ciśnienie oleju 5 bar. Pewnie zaraz zejdzie trochę, jak się olej rozgrzeje dobrze. Obciążenie silnika 40%. Temperatura oleju 44 stopnie. Podoba mi się jeździć kombajnem. Lubię kombajnować. Dobrze, że tatę wygryzłem. Już mamy ciśnienie oleju 4,4. Tak jak powinno być. Tak do 4 schodzi, 4,2. Jak się rozgrzeje.
spokojnie dojeżdżamy do domu. Ciekawe, czy tam tata poprosi, żeby przestawili samochody, bo ciężko będzie wjechać. Patrzę z kombajnu, te rzepaki, to wszystko wygląda, dosycha już ładnie, dosycha. Lada moment będzie do koszenia, ale to wszystko nagle. Ale takie brązowawe są, kurde, widać gdzieś robak pod... Chyba mi się wydaje robak, bo wchodził. Ale przeżyto bardzo ładne jest. Zboże na skupie tanieją coraz bardziej. Mamy pokontraktowane trochę. Pszenżyto mamy po 700 z odbiorem z placu. Teraz jest 600, ile? 20 z odbiorem. Kurde. Żeby ten bus się nie utopił teraz. A! Się śliznął. Piękna sprawa. Rozjadę i tyle. Muszę bieg sobie zmienić, bo ciężko. Dupa trochę, za, dobra. Światła! Światło odpiąłeś? Już może odjechać? Złóż mu z tyłu od razu tę tablicę. Tablicę złóż! Płotów nastawiali, pozagrazali się. Się wystraszyłem. Nie, tu muszę mieć jak najbliżej, żebym później... Właśnie, bo tutaj schodzi. Teraz powolutku. Teraz na powolutku na skręcie.
Witaj w domu. I cyk, fuch, betoniarkę przestawimy. Nie. Postawimy go do mycia. Przemek będzie mył. Nie wiem, czy z Bartkiem, czy sam. Bo my jedziemy jutro z tatą w trasę, bo my jedziemy z tatą w trasę koncertową. Elegancko. Będziemy śpiewać. Więc tutaj go zostawię do mycia. Mówiłem, że zbyt mało powietrza. Grzały się. A do dupy są te opony. Radialki trzeba zmienić. Całkiem inaczej będzie wyglądał. O, światła zostawili. A po co? Sprawdzałem przecież. Tak? No. Ach. Zgasiłeś? Tak, zgasiłem. Weź zapal. Nie widziałeś? Nie, nie widziałem was. Już ona jest spalona. I to jest postój. I pokaż. Ta jest spalona. To jest właśnie postój. No, spalona, tak jak ty patrzyłeś. Przespalona jest. Odejdź, tutaj znajdźcie. Nie ma takich 24, bo są 24 chyba, tak? Tak. Jest. Spalony. No. Wróciliśmy, kombajn już na miejscu. Jesteśmy na sklepie, pakujemy miody, paczuszki różne. To jak tutaj, o, koszulka, kubek. O, proszę bardzo, chcę wam pokazać, nowe czapki wpadły do nas. Może cena, nie ukrywam, jest dosyć wysoka za nie, ale naprawdę szukałem, żeby bardzo fajne były. Ta bordowa, haki, o taka, zielona, czerwona, tutaj czarna, niebieska. Naprawdę powiem wam szczerze, że godne polecenia. Polecam, ja. Nie, naprawdę fajne czapki, wygodne i jaki materiał fajny mają. Jak ktoś zamówi, to będzie zadowolony na pewno. Nie wiem jak to wyszło na sklepie, ale niby miód wszystko dobrze przychodził, a brakują nam miodu na dwie paczki. Tutaj pozdrawiamy dwie osoby. Nie wiem, a tu na paczkomat, a tu jest pana Artura z Trubiny. Pozdrawiamy. Może być tak, że jak wysyłaliśmy te stłuczone czy coś to... No bo były trzy stłuczone, trzeba było wymienić. Może i tak, i brakują nam akurat. A mamy miody. Mieliśmy dobrze zamówione. Pszczelarz nam powiedział, że tyle będzie, tyle było. Rzepakowego jest więcej. Rzepakowy, na przykład ja wolę rzepakowy. Dla mnie smaczniejszy jest rzepakowy. Bardziej łagodny. I z konsystencji jak smalec. A ja smalec lubię. No, tylko to jest słodkie. No i co, jutro jedziemy oglądać nowy sprzęt. No, zobaczymy, czy będzie zabukowane wszystko, tak jak powinno być. I kiedy przyjdzie, no to w trakcie żniw prawdopodobnie przyjdzie do nas. Albo przed żniwami. Dobra, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, łapę w górę zostawcie. Uda wam się 10 tysięcy polubień pod tym filmem. Będzie super, bardzo dziękuję. A ja kończę i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć!